Najpierw gorąca kąpiel, potem woskowanie, a na samym końcu farbowanie. W Hospicjum Cordis w Katowicach jak co roku odbywa się malowanie pisanek. W całą akcję zaangażowanych jest wiele osób, wolontariusze, pracownicy i pacjenci. My, że tak powiem, od wielu lat w sumie już wspieramy w różny sposób. Ja nawet osobiście miałam okazję też być na koncercie dla Hospicjum Cordis Jam, więc jeżeli nadarzyła się okazja przyjść i robić pisanki, to jestem. Gdy wszystkie pisanki będą gotowe, będzie je można kupić przed kościołami m.in. w Mysłowicach, Katowicach czy Będzinie. Pomysł zrodził się wiele, wiele lat temu, bo to nie jest pierwszy raz. Pandemia nas troszeczkę wstrzymała i wtedy tylko była przerwa, ale tak naprawdę my istniejemy 33 lata i kilka lat po tym, jak powstaliśmy, powstał pomysł, że przecież jajko jest symbolem świąt i niech będzie też takim kolorowym symbolem tego, że te święta są radosne i możemy je razem wszyscy spędzić w dobrym czasie. Do akcji wielkiego malowania dołączyli się także uczniowie katowickich szkół. Produkcja jest masowa. Wolontariusze tworzą nawet kilkanaście tysięcy kolorowych pisanek. Dążymy do tego, żeby przygotować 4000 pisanek, więc rozpisujemy to na kolejne dni, tak żeby zrealizować ten cel. Jesteśmy przekonani, że to się uda, bo za każdym razem co roku dokonujemy tego wyzwania, więc dzisiaj myślę, że około kolejnych 1000 pisanek przygotujemy. Pieniądze zebrane podczas sprzedaży pisanek zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby hospicjum, takie jak kosztowne leki czy środki higieny osobistej.